tam! Bip, bip, bip! Było blisko! Z drogi, bo nadjeżdżam! Nic nie może mnie powstrzymać! Sialalala! Odkurzanko! To jest życie! Czy może być coś lepszego niż sprzątanie? Siup, siup! Gaz do dechy! Brum! Juhu! Szybciej, szybciej! Skąd tu tyle bałaganu? Co? Odkurzacz nie ciągnie? Co jest nie tak z nim? Nie rozumiem. Nie działa. Dziwne. Jak to możliwe? Powinnam była wiedzieć. Hej, mamo! Jedziemy! Naprawdę, Chloe. Próbuję sprzątać. A to idzie do kosza. Zawsze psujesz mi zabawę. Chociaż... To takie niesprawiedliwe. Czekaj, dlaczego tak na mnie patrzysz? Mam pomysł. Wytnę kawałki z pudełka po pizzy. Potem wezmę pistolet do klejenia. Zacznę od tego kawałka. Nałożę klej wzdłuż krawędzi. To wystarczy. Teraz mogę przykleić go do tego dużego prostokąta. Zrobię to samo z drugą stroną. Nacięłam lekko ten długi pasek z tektury. Pozwoli mi to na jego zginanie i kształtowanie. Użyję kleju, aby go usadowić. Mogę to już odłożyć na bok. Wycięłam dziurę w nakrętce od butelki. Przepchnę przez nią dwie słomki. Chcę, aby były ciasno dopasowane, tak żeby się nie poluzowały. Więc użyję kleju, by je zabezpieczyć. Nałożę go do koła zewnętrznej części nakrętki. Wycięłam mały otwór w górnej części kartonu. Przełożę przez niego słomki, tak by wyszły tą dziurą. Następnie będę potrzebowała więcej nakrętek od butelek. Przepchnę drewniany patyk przez słomkę. Słomka jest nieco mniejsza od niego. Nakrętki będą umieszczone na obu końcach. Następnie użyję kleju, aby utrzymać wszystko razem. Wypróbujmy to. Wow, spójrz tylko. Przymocuję je do spodu kartonu. Dodam kilka elementów wykończeniowych, jak światła i okna. Nasunę balon na nakrętkę od napoju. Następnie go napompuję. Czas na jazdę próbną. Uwaga! Co? Co to jest? Wow, to jest niesamowite! Wiedziałam, że ci się spodoba. Dzięki, mamo! Nie ma za co, kochanie. Nie mogę się doczekać, aby go wypróbować. Myślę, że jest gotowy. Odpalaj silniki! Wow, uwielbiam go. Jest taki szybki. O nie, o nie! Rozbiję się! Ups! Przepraszam, mamo! Mam nadzieję, że masz ubezpieczenie! Powinnam była pomyśleć o tym wcześniej. Nie ma na co czekać! Start! Ależ to jest ekscytujące! Nie, przegrywam! Tak trzymaj, mamo! Bycie rodzicem bywa trudne. My rozumiemy to w pełni i dlatego jesteśmy tutaj, aby wam pomóc. Wymyśliliśmy kilka niesamowitych trików, które ułatwią wam życie. Nie musicie nam dziękować. W końcu od tego tutaj jesteśmy. Uwielbiam ten odcień różu. Ktoś do mnie dzwoni. Lepiej odbiorę. Halo? O, hej. Naprawdę? Nie wierzę. O, mama rozmawia przez telefon. Ja też chcę. Ha! Nie gadaj! Żałuj, że cię tam nie było. Okej, to do później. Na razie. Jestem taka dorosła. Ale potrzebuję prawdziwego telefonu. Nie powinnam, ale nie mogę się oprzeć. Zbrodnia doskonała. No, co tam, córuś? A niech to. Odwrót, odwrót. Nie poddam się. Tylko ostrożnie. O, też chcesz przypudrować nosek? Gili, gili! Oj, dzięki, mamo! Okej, teraz się uda! Chcesz się przytulić? To takie słodkie! Chodź tutaj! Tak, dokładnie o to chodziło! To już przestaje być zabawne! Mamusia musi się przygotować! Nigdy nie uda mi się zabrać tego telefonu! Wygląda dobrze, lepiej wezmę rękawiczki! Teraz jest zajęta! Muszę być szybka! Powinniśmy umówić się na lunch. Oto one. Są takie miękkie. Brzmi dobrze. Ups. Eni? Nie! Uratuję go! Jak to zrobiłaś? Bardzo się na tobie zawiodłam, Eni. Przepraszam, mamo. Nie możesz bawić się moim telefonem. Ale zaraz. Może wcale nie musisz. Mam świetny pomysł. To pudełko to jest dokładnie to, czego potrzebuję. Czas zabrać się do pracy. Zacznę od małego kwadratu. Zrobię szybki szkic. Będzie to zarys telefonu. Czuję się jak prawdziwa artystka. Teraz dodam kilka szczegółów. To będą guziki. Jak na razie bardzo dobrze. Następnie narysuję ekran. I
podobnie tutaj. To będzie druga strona telefonu. Dobrze, że mam pewną rękę. Następnie muszę go wyciąć. To było łatwe. Odwrócę te dwie części. Do następnej części będę potrzebowała pistoletu do klejenia. Nałożę klej wokół krawędzi. Nie potrzebuję go wiele. Mam tu kawałek tektury falistej. Dokleję ją teraz tutaj. To będzie bok telefonu. Owinę ją dookoła. Dokładnie tak. Drugi kawałek kartonu można nałożyć na górę. Zrobię to samo z innymi sekcjami. Zaczyna nabierać to kształtów. Muszę je połączyć. Mam tu niewielki metalowy zawias. To załatwi sprawę. Przykleję go do wewnętrznej strony kartonu. Dzięki temu będzie można otwierać klapkę. Zupełnie jak w prawdziwym telefonie. Teraz muszę go pokolorować. Użyję do tego korektora. Następnie obrysuję krawędź różowym markerem. Odwrócę go i zrobię to samo po przeciwnej stronie. Ale to nie wszystko. Przykleję do niego tego uroczego kociaka. Wycięłam otwór w miejscu, w którym będzie ekran. Wstawię do niego zdjęcie. Myślę, że to już wszystko. Nie mogę się doczekać, aby pokazać Eni. Zobacz, co mam. Spróbujmy jeszcze raz. Halo? Chcesz rozmawiać z Eni? Wow! Nie wierzę. To do ciebie. Serio? Wow, to jest takie fajne. Muszę wykonać ważny telefon. I lepiej, żeby odebrali. Hej, Eni. Nie uwierzysz, co się dziś wydarzyło. Pękniesz ze śmiechu. Opowiedz mi wszystko. Ło, dzień dobry! Tak? Zwabił pana zapach? Kanapeczkę? Poproszę! Dobrze. Ile płacę? Mniej więcej tyle. Weź to, dobrze? Poproszę jedną kanapkę. Oczywiście. To będzie najlepsza kanapka, jaką pan jadł. Damy mnóstwo składników. I ekstra bekon. Czyż to nie jest piękne? Smacznego! Wow, jaka apetyczna! Dzięki! A? Co? Zmieniłeś się w maszynę! Roboty lubią kanapki, ale jazda! W końcu wprowadziłem tu imprezowy nastrój i to zupełnie samodzielnie. Uf, oby spodobało się Madison. Jeszcze zapakuję jej prezent. I... wygląda idealnie. Dziękuję bardzo. O, idzie tutaj. Gdzie mam to schować? Nie zauważy, prawda? Wszystkiego najlepszego! Kolejny rok za tobą. Trzeba to uczcić. Hurra! O nie! Jej prezent. Co za pech. A gdzie prezent? Zamknij oczy, dobrze? I co teraz? Da się to jakoś uratować? Już wiem! Zamienię to w coś fajnego! Posmaruj dolną krawędź gorącym klejem i przyklej do niej pasek. Powtórz czynność. Doklej prostopadłą ścianę. O tak! Dodaj kilka elementów w środku. Zamocuj patyk klejem i przyklej taki element. Teraz ustaw pionowo. Zrób kilka takich mechanizmów. Dodaj ładne ozdoby. I wypełnij cukierkami. To ulubione słodycze Madison. Będzie zachwycona. Idealny prezent. Otwórz oczy. Słodkich urodzin, kochanie. Czy ja dobrze widzę? Najpierw zjem misio żelka. Super! Uwielbiam czerwony kolor. To najfajniejsze urodziny. A teraz czekoladka. Genialne. Pomogę ci wycisnąć draże. Powiedz tylko kiedy. O, wszystkie dla mnie. Cukierki dla cukiereczka. Fio. Szastam kasą. Robię to cały dzień. O, je! Mam forsy jak lodu. Widzę, że trzeba posprzątać. Pomogę ci, kochanie. Oj! Nie rób tego, proszę cię. Nie? Nikt mi nie będzie rozkazywał. O, mamusiu. Dość tego, Madison. Chodź tu natychmiast. Ua! Wolniej! Jestem na to za stary. Oj,
Szkoda, że nie masz siły. Czym sobie na to zasłużyłem? O, zaraz. Wiem, jak ją powstrzymać. Potrzebuję kawałka tektury. Przyklej po środku dwa kołeczki. Nałóż na nie sprężyny. Na nich umieść taki element, a potem dodaj resztę części. Doklej śmieszne oczka. Odrobina koloru też nie zaszkodzi. Chcesz zobaczyć, co zrobiłem? Wow. Całkiem uroczy, co? Patrz i ucz się. Masz, mały głodomorze? Smacznego! Co? Ja też tak chcę. Nie do wiary. Juhu! To działa! Pewnie, że tak. I kto teraz zbiera monety? To o wiele zabawniejsze, co? Tak! On jest ciągle głodny. Ale to fajne. Ach, oj. Proszę. Dzieci, kto rozwiąże to zadanie? Niech pomyślę. Co? Przecież tylko ja tu jestem. Kogo jeszcze pani widzi? No dobrze, ty. Oczywiście. Wiem, że sobie poradzisz. Postaram się, proszę pani. Tylko o to proszę. Jasne. Oj, to jest... ciekawe, ale spokojnie. Trzeba nieco poprawić. Może spróbuj jeszcze raz. No, niech będzie. Nie wiem, co w tym trudnego. Mam narysować cyfry po śladach? Obym dostał z tego szóstkę. To jest czwórka. I jeszcze ta. Już je przepisałem. Ups, trochę nierówno. Ta-da! O raju, bardzo mi przykro, ale... O, może to coś zmieni? Bardzo proszę. No cóż. Spróbuj jeszcze raz. No tak. O, tu mam świetne rozwiązanie. Nie to wieko. Tylko to pudło. No. Wytnij spory prostokąt i powycinaj w nim cyfry. Dobrze, wróciłam. Weź to. O, przecież nie potrzebuję. Wybacz, zapomniałam o czymś. Przyda się trochę blasku. Jakie piękne klejnociki. Ozdobiłam wszystkie cyferki, widzisz? O, bardzo fajne błyskotki. Zacznijmy od nowa, dobrze? Chyba wiesz, co zrobić. Proszę popatrzeć. To mój moment. Jak po maśle. Teraz zabiorę szablon. I co my tu mamy? Jakie eleganckie cyferki. Wiesz, co to oznacza? Szóstka. Tak jest. Proszę o brawa. O rety. Ciągle chce mi się jeść. No nic. Wracam do pracy. A może najpierw pozmywam? No już, nie ociągaj się. Kochanie! O, tu jesteś. No? Dzisiaj ty pozmywasz. Nie ma mowy. Wszystko zrobiłam, widzisz? O! Twoja kolej, tato. Muszę to przemyśleć. Właściwie to pudło nam pomoże. Mam bardzo dobry pomysł. Wytnij elementy i posmaruj krawędzie klejem. Potem przyklej te części. Kiedy to zrobisz, weź klamrę do bielizny. I poprzyklejaj takie napisy. I tak oto powstał flipper. Masz ochotę zagrać? Super! Kto przegra, ten zmywa naczynia. Uuu, zgadzam się. Ty pierwsza, Madison. Start! O, omiń ten łuk. Już prawie. 20 punktów. Jest! Nieźle. Teraz moja kolej. Ha! O nie! Dziś to ty pucujesz garnki, tatku. Powodzenia w przyszłości. Jak ci idzie, tato? Weź jeszcze to. Dzięki! Flipper, też mi pomysł.
Pora iść spać. Jak to przyjemnie. Zagrać wam coś ciadowego? Zaraz rozbolą was uszy. Madison, już za późno na rock'n'rolla. Patrz, czego się nauczyłam. Proszę, muszę się wyspać. Ach, no dobrze. Pogram sobie cichutko. Zapowiada się długa noc. Juhu! To dla moich fanów! Je! Yeah! Aha! Dość tego! To opakowanie od gitary Madison rozwiąże moje problemy. W końcu się uda. Oto tekturowa gitara. Widzisz? Przeciąłem na pół. Przyklej je tu. Zrób otwory przebijakiem. Struny będą za sznurka. Przewlecz go. Przyklej je, żeby nie wypadły. Posmaruj całą powierzchnię klejem. I gotowe. Wygląda jak prawdziwa, co? No to do dzieła. Zamieńmy się na gitary. Poszło łatwiej niż się spodziewałem. Co za ulga. Dobranoc, mała muzykantko. Dawaj, właź do środka. Chyba mam za dużo rzeczy w szafce. Zamykaj się. Już prawie. W końcu. Myślałam, że nigdy. Auć! Taka śpiąca. O, szafka Cheryl jest otwarta. Dziwne. Cheryl? Nic ci nie jest? Cheryl, wstawaj! Nie chcę do szkoły, mamo. Pomogłabym jej, ale jak? Ta torba się przyda. Magnes też. To może zadziałać. Włożę torbę do szafki i przytwierdzę magnesem. To samo z drugiej strony. Teraz jest dobrze. Włożę do torby rzeczy Cheryl. Dzięki temu zorganizuję jej szafkę. Trochę ma tych rzeczy. Co za różnica. Teraz ją obudzę. Juhu! Cheryl! Czy jesteś aniołem? A, to ty, Luna. Posprzątałam ci w szafce. W końcu wszystko widać. Wow! Jaki porządek! Cudownie, dzięki, jesteś super! Nie ma za co. Puść, bo mnie udusisz. Nie ma sprawy. Lepiej wezmę swoje książki. Ups! Udaj, że nie widziałaś. Luna zna odpowiedzi. Cieszę się, że wiem. A ja, że ona wie, co robi. Z małą pomocą. Muszę się streszczać. Że co? Ona ściąga? To cwaniara. Cheryl, śś. Przestań. Ale to niemiłe. To nic, zjem sobie coś. Potrzebuję tego. Czekolada. To słodycze? Aż się cała ślinie. Muszę je mieć. Ale jestem głodna. Takie dobre. Hej, Cheryl. Mogę trochę? Proszę, proszę, proszę. Nie. Dość, że niby mam się bać? Nigdy. Zostaje tylko jedno. Kto otworzył okno? Jeden batonik. Więcej! Niech ci będzie. Weź go. Teraz odpowiedzi. Więcej! Dobrze, zadowolona? Miło ubijać z tobą interesy. Dzięki, psiapsi. Dzięki. Nie znoszę się uczyć. Jakie poręczne. Co tu się dzieje? Jestem zawiedziony. Oddajcie mi to. O. Za karę obie masz do kozy. Już. Nie wierzę. Żółto dzioby. Tak się przemyca jedzenie. Mniam. Uwielbiam tę pracę. Nareszcie plastyka.
Dzieci, dziś narysujemy kotka. Słodziutkie pyszczydełko. Do dzieła. Ale to trudne. Jagonek. Matko, co za paskuda. Skończyłam, trochę się spieszyłam. Mogłam lepiej. Co? Nie do wiary. Mua, mua. Czy może być gorzej? Oddawaj. O, ale jesteś tego warta. Mam pomysł. Może się uda. Nałożę gumkę na ołówki. To samo po drugiej stronie. Mogę odrysować kota w zeszycie. To działa. Jeśli odrysuję linię, to będzie wierna kopia. Wygląda świetnie. Idealnie. Jestem pod wrażeniem. Dzięki, wrodzony talent. Czwórka? Pięknie, jak zawsze, Luna. 6+, oby tak dalej. Dzięki. O nie, wciąż drukuję. Cii, przestań. Co? Nic tu nie ma. Nie znoszę plastyki. To trudne, nic nie rozumiem. Nie, to nie tak. Pospieszę się. Od razu łatwiej. Tak się nie nauczysz. Mogę do łazienki? Tak, ale szybko. Nie zdam tego. O, woda, napiję się. Muszę się zresetować. I coś wymyślić. Zaraz. Już wiem. To nie ma sensu. Genialny pomysł. Napiszę liczby na kubeczku, a potem włożę winny. Na tym będą znaki dodawania i odejmowania. Dołożę więcej kubków. Muszę je odpowiednio ustawić. Tak, udało się. Nigdy bym nie zgadła. Teraz to proste. Zaraz palce u nóg pójdą w ruch. Może pomogę Lunie. Nie zdejmuj skarpet. Masz. O, dzięki. Zaraz. Co ty robisz? O, próbowałam. Nic nie rozumiem. Umieram z nudów. Słuchajcie, bo to bardzo ważne. Sunny? Ha? A tak. Jak zwykle. Co pani robi? Okej. W sumie to niezły pomysł. Słyszałam, że trzeba dbać o postawę. Przynajmniej nie jestem jedyna. To trochę poniżające. Cicho, próbuję się skupić. To nie fair. Mamo? Tak, słonko? Kupisz mi to? Proszę. O, jasne. Normalnie nie wierzę. To dla ciebie. Wow, dzięki, mamo. Co to ma być? Kula śnieżna? Co ja mam niby z tym zrobić? Jak to? Nie podoba ci się? Chciałam to! Czemu nie kupiła mi tego, co chcę? Ale nie poddam się. Muszę ją po prostu przekonać. To tylko kwestia wytrwałości. Powinnam jeść więcej błonnika. O co chodzi? Przyda ci się papier. A mi przyda się to. Chyba żartujesz. No dobra, przynajmniej się ode mnie odczepisz. Wow, ale super sklep z zabawkami. Ups, klienci, lepiej schowam gumę. Szukamy tego. Moja córka nie daje mi spokoju. Macie coś takiego? Oczywiście, proszę bardzo. Serio? O, nawet jest w promocji. To mój szczęśliwy dzień. O nie. To niemożliwe. Co znowu? Ktoś cię uprzedził? Niestety nie mamy więcej. Kto pierwszy, ten lepszy. Może następnym razem. Pani nie rozumie. Córka się załamie. Co by tu wymyślić?
Może wykorzystam jakoś ten karton? Chyba już wiem, co zrobić. Połączę kawałki tektury w ten sposób, żeby powstało pudełko. Przez otwór będą wpadały słodycze. Po bokach przykleję małe ścianki. Skleję kilka warstw tektury i przebiję w górnej części patyczkiem. Po obu stronach patyczka zawieszę gumki receptorki. Całość umieszczę w pudełku, tak żeby otwory na siebie nachodziły. Naciągnę gumkę na pionowy drążek. I z drugiej strony. Czas na test. Gdy naciskam tekturę, guma wpada do otworu. Następnie nałożę wierzchnią warstwę. Karton powinien być pod skosem. Wstawiam teraz przednią ściankę. Na pudełku kładę plastikowy sześcian. A na to pokrywkę, do której nasypię słodyczy. Sunny uwielbia gumę. Z przodu zrobię buźkę. Żeby nie było nudno. Działa! Jak ci się podoba, Sunny? Wow! Automat na gumę do rzucia? Naciśnij nosek i zobacz, co się stanie. Ale super! Pycha! Zostaw trochę dla mnie. Niczego nie obiecuję. Mamo? Co znowu? Kup mi to! Kup mi to! Ach, po co ja się w ogóle staram? Zalegasz z czynszem. Zaraz! Chyba coś mi jeszcze zostało. Może być sznurek? To wszystko, co mam? Co takiego? Nie! Jaki znowu sznurek? Wstydu nie ma. Powodzenia w poszukiwaniu mieszkania. To się samo sprzeda. Ja to wiem, jak się obchodzić z ludźmi. Coś mi tutaj nie pasuje. Nie pamiętam takich dekoracji. Mieszkanie na sprzedaż? Jesteśmy eksmitowani? Co tu się dzieje? To się w głowie nie mieści. Mamy tyle rzeczy. Uff, co dalej? Mamo, co się dzieje? O, zauważyłaś. Musimy się przeprowadzić? To okropne. Ale chyba wiem, co zrobić. Przydadzą się te pudełka. No to zaczynamy. Dobrze, że mam pistolet do klejenia. Wycisnę trochę kleju na pierwsze pudełko. Przykleję do drugiego i położę oba na boku. A na wierzchu umieszczę kolejne pudełka. Potrzebuję teraz tekturowych tub. Pociągnę klejem wzdłuż boku pudełka. Tyle wystarczy. I dokleję tubę. Czegoś tu brakuje. Już wiem. To będzie daszek. Pasuje idealnie. Muszę to jeszcze ozdobić, bo szczegóły są ważne. Daszek też udekoruję. Cytrusy oczywiście też z kartonu. Na koniec zawieszę pompony. Chcę, żeby było uroczo i kolorowo. Ostatnie szlify. Moje stoisko z lemoniadą. A, no tak, lemoniada. To chyba wszystko. Jestem bardzo zadowolona. Czas przeciąć wstęgę. I stoisko otwarte! Teraz tylko potrzebuję klientów. Uff, ale upał. Cześć, poproszę lemoniadę. Tego potrzebowałam. Jaki przyjemny spacerek. Hej, popatrz, uwielbiam lemoniadę. Dla nas dwie. No szybko, bierz moje pieniądze. Sio, zajmujecie miejsce. Teraz moja kolej. Okay. Yay. Wow, jestem bogata. Mamo, jestem przedsiębiorcą. Pokradłaś bank, czy co? No co ty? Chodź, pokażę ci. Mam stoisko z lemoniadą. Jestem z ciebie bardzo dumna. Jesteś wspaniała. I wygląda na to, że masz klientów. Starczy dla wszystkich. Mamy sporo pracy. Kto następny? Kto rozwiąże przy tablicy te równania? Ja! No to może Sunny. Hurra! Mogę się popisać! Ale wysoko? Masz tu kredę. Nie zawiodę pani. Miło mi to słyszeć. Okej, póki co idzie nieźle. Dobrze, dobrze. Skończyłam! Co to ma być? Proszę pani? To musi być jakiś żart. Nie ma innego wyjaśnienia. Jak sobie poradziłam? To z pewnością
Interesujące. A to co? To przecież 4. A ten? No jak to? To 5. Nie wygląda na 5. Jak sobie z tym poradzić? Już wiem. Będzie mi potrzebny podłużny karton. Nakreślę na nim kilka cyfr. Następnie je wytnę. A kształty ozdobię koralikami. Wygląda wesoło i kolorowo. Tego właśnie potrzebowałam. To cyfrowy szablon. Wow! Pani to ma świetne pomysły! Proszę bardzo, wypróbuj. Przekładam do tablicy i cyferki same się piszą. Tak jest o wiele łatwiej. Szkoda, że wcześniej tego nie miałam. Ja to jednak jestem sprytna. Skończyłam! Dobra robota, Sani! Zasłużyłaś na 5 z plusem. Jestem z ciebie dumna. Naprawdę? Super! Wow! Urocze. Ale nie, to się nie uda. Ech, to nie fair. I co teraz? Nie martw się, Hagi. Będzie dobrze. Jak można odmówić takiemu słodziakowi? Mam pomysł. Narysowałem Hagiego. Teraz wytnę dziurę w miejscu, gdzie ma buzię, a następnie przykleję taśmę. Musi dobrze przylegać. Nie chcę żadnych zagięć. Dzięki temu będzie wzmocniony. A teraz czas na drugą część Hagiego. Przyczepię ją z tyłu. I przymocuję taśmą. A teraz przełożę balon przez dziurkę. Kiedy przyciśniesz Hagiego, balon się powiększy. Ha! Świetna zabawa! Tina, zobacz! Wow! Daj mi! Ale super! To bardzo relaksujące. Hagi świetnie robi balony. Mógłby mnie tego nauczyć. Okej, jeszcze raz. Patrz. Imponujące, co? Wow, to największy balon, jaki widziałam. Czas na spanie, Tino. Słodkich snów. Ach, ale tu miło i przytulnie. Uff, i bardzo ciemno. A co, jeśli są tu potwory? Tina, idę po ciebie. Potrzebuję przyjaciółki. Kto tam jest? Mam latarkę i nie zawaham się jej użyć. To znaczy, umiem karate. Nikogo tu nie ma. Chyba mi się wydawało. Okej, spróbuję zasnąć. Ale to było takie prawdziwe. Było. I to jeszcze nie koniec. Jestem twoim najgorszym koszmarem. Kto to powiedział? Mam dość. Tato! Wszystko okej? Co się stało? W moim pokoju są potwory. Czają się wszędzie. Potwory, tak? Zaraz sprawdzę. Nikogo tu nie ma. Wszystko jest dobrze, ale zostawię włączone światło. Uff, dzięki, tato. Wracaj do spania, skarbie. Dobranoc, tato. On jest najlepszy. Uch, nie mogę zasnąć. Światło jest za jasne. Jest na to tylko jeden sposób. Tato! Co tym razem? Nie mogę zasnąć przez światło. Rozumiem. Chyba mam pomysł. Będę potrzebował kawałka kartonu i trochę kleju. Nałożę klej na jeden brzeg kartonu. Właśnie tak. A teraz go złożę. Chcę stworzyć pudełko. Delikatnie przycisnę, żeby się przykleiło. A teraz wezmę nożyk i wytnę gwiazdki. Będą na całej powierzchni. Następnie przykleję na wierzch niebieski papier i w nim też wytnę gwiazdki. I przykryję kartonem żarówkę, żeby stworzyć lampkę nocną. To powinno ułatwić ci zasypianie. Teraz możesz zamknąć oczka. Dzięki, tatusiu. Do zobaczenia rano. Dobranoc. Dobranoc. Chwila. Ci, ona nie może wiedzieć, że tu jestem. Jasne, nie ma sprawy. Okej, to było dziwne. Gdzie jest ten klaun? Chyba jestem zmęczony. Wow, ile tu ładnych rzeczy. Śliczna para butów. Ciekawe, ile kosztują. Co? Za buty? Odłożę je. Lepiej sprawdzę, ile mam pieniędzy. Ups! Do twarzy pani w tych oprawkach. Wow, stylowo. O, jakie ładne. Importowane z Paryża. Proszę, przymierzy je pani? Oczywiście, że tak. Będę bogaty.
Wyrzucili niepotrzebne pudełko. Wezmę je sobie. Wytnę z niego elementy, a teraz wezmę pistolet na klej. Okleję podeszwę paskiem z tektury. O tak! Wezmę większy kawałek, zamocuję go za pomocą kleju. Muszę zakryć palce. Hej, to całkiem niezłe! Pora dokleić język. Zrobię dziurki w tekturze. To samo po bokach. To otwory na sznurowadła. Teraz pomaluję i zasznuruję buty. Śliczne, różowe sznurowadła. Chcę taką kurtkę. Wow, fajne tenisówki. Gdzie je kupiłaś? Muszę je obejrzeć. O, Rety, są śliczne. Kupisz je ode mnie? Ale to unikaty. To świetnie, zapłacę. Cóż, skoro nalegasz. Koleżanki pękną z zazdrości. To buty z moich marzeń. A ja zrobię zakupy. Zacznę od tych butów. Juhu! Już jutro jadę do teatru. Super, nie mogę się doczekać. Ale się nie wyspałam. Czuję się okropnie, a psik! Wszystko mnie boli. Cześć, śpiochu. O, ja nie czuję się najlepiej. Popatrzmy, czy ty masz gorączkę? Połóż to na głowie. Ten syrop pomoże na kaszel. Otwórz buzię. Fuj. Teraz odpocznij. Ale teatr... Nie chcę go przegapić. Tak długo czekałam. Przykro mi, ale jesteś chora. Poczekaj chwilę. Wiem, co poprawi ci nastrój. Wytnijcie kwadrat w pudełku po płatkach. Przekręćcie, o tak, i przyklejcie pasek taśmy. Teraz dodajcie kilka innych kolorów. Zmieniajcie kolory, aż pokryjecie pudełko. Teraz wytnijcie w taśmie kwadratowy otwór. Weźcie dwie serwetki i włóżcie. O tak. Przyklejcie je do pudełka od środka. Teraz dwa nacięcia u góry pudełka. Włóżcie do środka patyczki po lodach. Zróbcie papierowe postaci i przyklejcie do patyczków. Gotowa na przedstawienie? Wow, świetne! Widzisz, teatrzyk przyszedł do ciebie. Jak się podobało? Uuu, bis! A psi! Fuu, obrzydlistwo. Mam nadzieję, że mnie nie zarazi. Teraz obie jesteśmy chore. Super. Kto jest ślicznym bobaskiem? Pewnie, że ty. Dziwne. Gdzieś tu miałam pomidory. Och, wybacz, Lexi, ale potrzebuję go. To nie zabawka. Dziękuję. Och, dzieciaki. O, no dobra. Znajdę sobie coś innego. Aha. Jeszcze makaron. Jakby je nazwać? Najpierw dorysuję mu twarz. Mhm. No i pięknie. Chyba pasuje, co? Nie, nie, nie. Nie jest do zabawy. Och. Tak łatwo się nie poddam. Szczotuś, poznaj mopkę. Dobrana z nich para. Hej, mopka. Jesteś taki przystojny z tym wąsem. O! Dość. Ha? Oddaj mi to. Uspokój się i usiądź. To niesprawiedliwe. Czym by tu ją zająć? Chyba już wiem. Wy tu poczekajcie. Pora wymyślić coś nietuzinkowego. Myślę, że jej się spodoba. Narysuj prostą linię przy pomocy linijki. A następnie kolejną. I kolejne. W taki oto sposób. Następnie natnij je nożem. Tylko ostrożnie, by się nie skaleczyć. Zdejmij niepotrzebne brzegi. Zacznij rysować linie na tekturze. I połącz je ze sobą takimi ukośnymi. Teraz powtórz ten wzór aż po samą górę.
Użyj cyrkla, by narysować kółka w tych miejscach. Następnie wytnij je nożem. Nie spiesz się jednak. Wypchnij je na zewnątrz. Weź drugi kawałek tektury. Odrysuj kolejne linie od linijki. Możesz do tego użyć czarnego markera. Chwyć ponownie za nóż, tylko uwaga na palce. I nie zapomnij o pozostałych liniach. Teraz rozdziel te dwa kawałki. Nałóż gorący klej na krawędzie pierwszego kawałka po każdej ze stron. A następnie doklej pozostałe elementy. No i pyk. Teraz odwróć całość tyłem do siebie. Tę część przyklej tutaj. A tę na dole. Już prawie gotowe. Tada! Nałóż klej na brzegi. I przyklej to tutaj. A całość doklej w tym oto miejscu. Teraz pora na te małe kawałki. Wiesz już pewnie, o co chodzi. Wyciągnij ten kawałek z boku. A teraz nałóż klej na kawałek patyczka i przyklej go tutaj. I kolejne dwa. Dobrze. Ten element pójdzie tutaj. Teraz pora zamontować tył. Ponownie w tym celu użyj kleju. Przebij teraz kółko na samym środku. Musi być przebite na wylot. Dobrze. Dodaj trochę kleju. I doklej do niego kolejne. Następnie nieco mniejsze. I znowu duże. Odetnij końcówkę patyczka. Całość przełóż przez ten kawałek. To proste. Teraz odwróć je do góry i nałóż na nie kolejne kółka. Odetnij resztę patyczka. Zaklej jeszcze końcówki na wszelki wypadek. Tada! Ten element idzie tutaj. Załóż jeszcze tylko taką maskownicę na dół. Wygląda świetnie, ale przydałoby się nieco koloru. Pamiętasz te linie, które wcześniej rysowaliśmy? Popraw je kolorowymi markerami. Możesz też dokleić naklejki. Dobrze. A teraz ciach. Trzeba je dokleić na samych brzegach. Teraz weź czystą kartkę i czarnego markera. Narysuj małe zwierzątko. Wiesz już, co to będzie? Wytnij je i przekonaj się sam. Teraz doklej je do kawałka kartonu o takim samym kształcie. Widzisz? Pasuje idealnie. I jeszcze raz ciach. Doklej jeszcze kolejne cztery warstwy. Dzięki temu będzie ono wyższe. Przewróć je na drugą stronę i posmaruj klejem. Dołóż w to miejsce sznurek. Dokładnie tak. Przewlecz go teraz przez kawałki słomki. Dobra robota. Owiń go wokół tego dysku. I doklej dach. Wygląda imponująco, prawda? Jak ci się podoba, Lexi? To zabawa w kotka i myszkę. Chcesz spróbować? Wkładasz piłeczkę tutaj. I musisz ją przetransportować wokół dziur. Piłeczka nie może do nich wpaść. Jedynie tutaj. Rozumiesz już? To teraz spróbuj sama. Okej. Chyba wiem, jak to zrobić. Ojej, ale się trzęsie. O nie! Wpadła mi! A niech to! Proszę, spróbuj jeszcze raz. Dobrze. Tym razem będę ostrożniejsza. Okej, idzie do góry. Tylko nie tam. Uf, już prawie jestem. O, jeszcze kawałek. O, jest! Udało się! Spójrz, mamo, wygrałam. Brawo, kochanie. Ale super! Będę się w to bawić cały dzień. Już się skończyło? To będzie dobra gra. Co się z tym dzieje? Zaraz. Mysz! I co teraz? Szkoda, że nie mam drugiej. Anatol 3000. Ekstra. Chyba mi wystarczy. Banknoty. Ale to chyba za mało. Muszę wziąć sprawy w swoje ręce. Ale będzie super.
Już idę. Kto powiedział, że pieniądze dają szczęście? Ha, wystarczy mi zawartość tego pudełka. Kilka cięć tutaj. Parę supełków. Zbliżamy się do końca. Przedstawiam wam domowej roboty Anatola 3000. Lepsze od oryginału. Ha, jestem genialny. Nie dam im się tak łatwo. Ej, co się stało z przyciskami? Nie teraz. Do kosza. Beznadzieja. Anatol 3000. I to ja rozumiem. Nie ma to jak porządny sprzęt. Chyba jest głodny. To co teraz? Kolejne wyzwanie będzie raczej niewielkie. Hop! Tak? O! Chyba nie trafił. No cóż. Hej! Lepiej bierzcie się do roboty. O, fajnie. I... Nie wierzę! Nareszcie! Zobacz, ile mam kasy! Za gratulacje! O, dasz sobie radę! Ach, jak przyjemnie! I ciach! Teraz mogę brać się do pracy! Potnij ten kawałek na mniejsze części, a następnie dołóż kleju w tym miejscu. Powinien dobrze się trzymać. A teraz ten kwadracik. I znowu kleimy! On idzie tutaj. Ten długi element musi iść równolegle do wcześniejszego. Gotowe! A przynajmniej pierwszy etap. Teraz pora dokleić te większe części. Przytrzymaj je, by upewnić się, że dobrze leżą. Kolejny element. Po prostu wsuń go tutaj. A teraz kolejne kawałki. Mam nadzieję, że starczy mi kleju. No, to już ostatni. Włóż patyczek w to miejsce. Teraz potrzebujemy więcej elementów. Ten mniejszy kawałek też nadziej na patyk. Mniej więcej tyle, a następnie przyklej go do tego pudełeczka. Tutaj załóż gumki. Teraz będą się trzymać. Zawinij je jeszcze parę razy. Dobrze. Przymocuj to teraz na środku i przy pomocy pensety naciągnij gumki na patyczki. Nałóż jeszcze trochę kleju tutaj i tutaj. No i masz automat na gumy do rzucia. No prawie. Tak lepiej. Na koniec dodaj jeszcze takie kawałki w to miejsce i przykryj przód. Imponujące, prawda? Pora dodać nasze gumy! A po naciśnięciu wypadną na dole! Na sam koniec przebij patyczkiem taki oto kawałek tektury i odetnij zbędne końcówki. Nasza klapka gotowa! Jednak to jeszcze nie wszystko! Zaufaj mi! Teraz doklej wszystkie cztery boki. Nie może też zabraknąć napisu. Przyda się też pojemnik na górę. Zaczyna to już jakoś wyglądać, co? O, rany! Wow! Prawdziwe cacko, nie? Mówiąc nieskromnie. Ale zaczekaj! Na co? Teraz pora na gwóźdź programu. W końcu po coś to robiliśmy, prawda? Gumy! O! Chcesz jedną? Widzisz? Działa! Wow! Yes! To mój ulubiony smak! Ja na szczęście nie będę musiała się aż tak trudzić! Dzięki! Co jest? Idealnie! Dobrze, że rozmiar się zgadza! Ale mam trochę pracy do wykonania! I będzie mi potrzebny klej. Ust
Ustaw tekturę pionowo w taki sposób, a następnie zacznij budować kolejną część. Nie zapomnij o górze. Ten element powinien dać się wsunąć. O tak! Jeszcze tylko kilka kroków do końca. Ta część powinna pójść tutaj, a ta powinna zakryć tę wnękę. Teraz patyczek po lodach. Tak lepiej. Upewnij się, że dobrze się trzyma i przyklej go tutaj. Nałóż klej po bokach tych niewielkich części. Dokładnie tak. I podobnie zrób po drugiej stronie. Ten malutki element ląduje tutaj. Ale jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Dobrze przyciśnij. Następnie weź długopis i rozbierz go na części. Potrzebujemy tej sprężynki. Super! Odetnij nadmiar patyczka. Musisz mieć sporo kleju. Będzie nam potrzebny. Kiedy ta część przeschnie, włóż ją tutaj. Świetnie! Zostało już tylko kilka elementów. Zrób więcej takich szufladek. I nałóż plastikową szybę, by je przesłonić. Przyda się też dach. Przymocuj go taśmą. Teraz możesz otwierać tę klapkę od góry. Widzisz? Ile jest tych szufladek? Wystarczająco, by pomieścić najlepsze słodycze. O tak! Aż mi ślinka cieknie. No to do roboty. Mamy tu M&M'sy, które są moimi ulubionymi słodyczami. Nie możemy zapomnieć o Skittlesach. Resztę sam znasz. Ojej! Wypróbujmy je. Wystarczy nacisnąć. Wszystkie się tu mieszczą. I co powiesz? I tak myślę, że mój automat jest fajny. No bo jest! Za nas! O! Ups! Ostrożnie! Mam! Dwie zwycięskie prace! Wspaniale! To co dalej? Wow, spójrz na to! Łapy precz, to moje! No to ja wezmę słomkę! Zawsze to coś! Akurat miałam otworzyć soczek w kartonie! Ach, orzeźwiające! Wow! Ile tu różnych fajnych gadżetów! Hej, to poławiacz słodyczy! Zawsze chciałam coś takiego! Dzień dobry, chciałam złożyć zamówienie. Aha. Oczywiście. Co za miła obsługa. Będziesz mi tego zazdrościła. Tutaj jest. Doręczę osobiście. Co to za zwariowana pogoda? Kwiaty we włosach potargał wiatr, a teraz znowu leje? Kto tu zostawił parasolkę? Nic mnie nie powstrzyma. Mam nadzieję, że dostanę duży napiwek. O, czy to rekin? Bardzo proszę, zgodnie z zamówieniem. Wow, dziękuję bardzo. Och, jestem podekscytowana. Wow, niesamowite. Przyznaj się, że też taki chcesz. Nie mogę się doczekać, żeby to wypróbować. Chwytak jest w pozycji, teraz do dołu. Łapię, upuszczam do otworu. I nagroda jest moja. Zasłużony smakołyk. Pycha. Okej, faktycznie jej zazdroszczę. To świetny gadżet. Można się nim bawić cały dzień. Wow! To daje mi pewien pomysł. Słomka przyda się nie tylko do picia soku. Nożyczkami wykonam kilka nacięć na końcu słomki. To trudniejsze niż się wydaje. Ale smakowite. Co porabiasz? Zaraz się przekonasz. Zrobiłam własny chwytak. Teraz wykorzystam to pudełko. Wytnę w nim kilka kwadratów, a jeden z nich zakryję plastikową folią. W połowie długości pudełka wsunę uformowany karton. Pasuje idealnie. Nałożę z powrotem przykrywkę. Teraz najlepsza część. Wsypię do środka trochę słodyczy. Już mi ślinka leci. Powinno wystarczyć. Teraz użyję mojego chwytaka. Ten żelek wygląda apetycznie. Wrzucam do otworu. Hej, wygrałam żelka! Zasłużyłam, żeby go zjeść!
To całkiem sprytne, Ashley. Hej, chcesz się zamienić? Nie, to moje. Nieważne. I tak mam lepsze.